kochani, tu Pudelek. Ja nazywam się Aga Rowicka, jestem redaktor naczelną tego serwisu, a dzisiaj ze mną w studio redaktor Dymek. Hejka. Oraz redaktor Tiga. Hejka. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co działo się u państwa królikowskich. Wojna Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego na oświadczenia. Dowiemy się też, czy dwumiesięczne bobasy jedzą pierogi i kto całował klamkę w kościele. Who let the dogs out? Związek Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego trwał krótko, aczkolwiek był wyjątkowo burzliwy, nawet jak na polski show biznes. No myślę, że tutaj nikomu nie trzeba przypominać, co się działo po tym, kiedy na jaw wyszło, właściwie my ujawniliśmy, że Antek zostawił Joannę, kiedy była jeszcze w ciąży, w końcówce ciąży dla sąsiadki. I po całej dramie, która się potem przetoczyła, w ostatnich tygodniach trochę się to wyciszyło, zwłaszcza, że Antek, no wiadomo, po swojej wystąpieniu z galą Sobowtórów zapowiadał, że znika z mediów. Trochę się uspokoiło, ale no jak widać tutaj w tym uniwersum Królikowski Opozda zbyt długo spokoju być nie może. No i kolejnej, chyba jeszcze większej dramy dostarczyło takie niewinne, jakby się mogło wydawać, wydarzenie, chrzest syna Wincenta. Do którego nie doszło. W sobotę informowaliśmy o tym, że paparazzi spotkali pod kościołem świętej Anny na krakowskim przedmieściu w Warszawie Małgorzatę Ostrowską-Królikowską i Antka Królikowskiego, którzy... No właśnie, co? No, pocałowali klamkę. Pocałowali klamkę. Miał być chrzest, chrztu nie było. Tak, jak donosiło wtedy nasze źródło, to już mieliśmy w tekście, że rzekomo nikt z rodziny Antka nie został poinformowany o tej uroczystości, a on sam dowiedział się o chrzcie dzień wcześniej od wspólnego znajomego. Ale tu już wiemy, że wersji było co najmniej 5 na ten temat. Od źródła, od Antka, od Opozdy i od Małgorzaty i jeszcze... Tak, ale też te zdjęcia są przekomiczne, bo widać, znaczy komiczne jak dla kogo, widać jak Małgorzata wykonuje nerwowe telefony. I tu też nasze źródło donosiło, że próbowała dodzwonić się do synowej, że cześć Joanna. My już, gdzie jesteście? No i się okazało, że podobno, bo tu też nie wiadomo komu wierzyć, bo wersje są, bez liku jest ich, podobno wtedy dowiedziała się Małgorzata, że Joanna chrzest przełożyła z obawy o życie i zdrowie Wincenta. Z tego powodu, że królikowscy rzekomo poinformowali o uroczystości Dariusza Opozdy. Wiadomo, Dariusz Opozda skonfliktowany z całą rodziną. Ostatni raz do nich strzelał, więc tutaj nie ma co się dziwić, że no nie chciał nikt go widzieć na tym chrzcie. No więc uroczystość się nie odbyła, no ale zaraz pojawiły się takie informacje ze strony samej Joanny, że to nieprawda, że chrzest odwołany był w ostatniej chwili i wtedy Joanna pokazała SMS-y na swoim Instagramie, które wysyłała do Antka i do jego brata Janka dzień przed, a w zasadzie wieczorem. Tak, bo tu ogólnie się rozchodziło o to, że i Antek, i jego brat, i cały ten klan Jarmołowicz twierdzili, że nie dostali informacji, o której jest chrzest, że oni też no chyba nie byli zaproszeni tak naprawdę. Mhm. Natomiast Joanna twierdziła, że raz, że właśnie nie poinformowali Dariusza, a ona nie chciała Dariusza, a dwa, że też nie chciała takiej sytuacji, że paparazzi się zjawią na miejscu. No zjawili się faktycznie, ale tylko po to, żeby upublicznić, żeby sfotografować no, samych tylko królikowskich. I wtedy Joanna wrzuciła takie krótkie bardzo oświadczenie. Nie chciałam tego komentować, ale jak zwykle w mediach pojawiają się nieprawdziwe informacje, więc wklejam SMS-y z wczoraj i dzisiaj, żeby była jasność, jak było naprawdę. Mam dość kłamstw i manipulacji dla dobra mojego dziecka, milczę od wielu miesięcy, jednak są pewne granice. Dzisiaj miał odbyć się chrzest mojego synka, który musiałam odwołać, zrobiłam to wczoraj, a nie tuż przed ceremonią, o czym poinformowałam Antka i jego mamę. Nie jest prawdą, że nie zaprosiłam państwa królikowskich do kościoła. Zrobiłam to jednak, ponieważ nie chciałam pod kościołem paparazzi. Dokładny adres podałam przed uroczystością. Oczywiście wcześniej państwo królikowscy znali datę, godzinę i miasto.
Bardzo zależało mi na tym, żeby to była prywatna uroczystość, co podkreślałam wiele razy w SMS-ach do Antka i jego rodziny. Nie udało się. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, współczuję synkowi. Ciężko uwierzyć, że po tym, jak mój ojciec strzelał do naszej rodziny, ktoś był w stanie zaprosić go na chrzest Wincenta. Trudno się w tym połapać, zwłaszcza, że tam się pojawił też taki wątek w tych SMS-ach, które Joanna udostępniła z SMS z... Jak ma na imię brat Antka? Janek. Z Janem, który też tam sugerował w tych wiadomościach, że ona jakby ukrywa przed nimi, kiedy co z tym chrztem, a że to jest ważny sakrament, że oni też chcą uczestniczyć w jego życiu. I wtedy Joanna tak ostro mu odpisała, bo też to też się pojawiło, też dla mnie trochę niezrozumiała rzecz, że ten Jan żartował na temat tego, że zaprosił Dariusza. I tak ostro napisał, że o wasze dziecko pytam jego ojca, a ty mnie nie interesujesz. No, na co tam właśnie Joanna odpowiedziała ostro, że nawet nie miałeś ochoty poznać naszego syna, nie widziałeś go na oczy od jego narodzin i nagle pomyśl, żebyś został chrzestnym. Tam też chyba był taki wątek, że ona zarzucała właśnie Jankowi i Antkowi, że nie zgodzili się, tak delikatnie mówiąc, z wyborem chrzestnego, bo miał być nim przyjaciel Joanny, Patryk Pniewski. Tak, tam padł taki cytat w tym oświadczeniu o pozdy, brzmiący: również twój brat wyzywał chrzestnego od gejów i pedałów. I to była jakby wiadomość do... słowa skierowane do Janka, nie? Mhm. Też Joanna w tych cytowanych wiadomościach no, atakuje nie tylko Janka, ale też po raz kolejny Antka, też twierdząc, że on go nie widział z kolei półtora miesiąca. I tutaj się pojawia też wątek, który później jest mocno kontynuowany, że Antek nie płaci alimentów. Natomiast już kończąc tę dramę kościołową, Antek w rozmowie z nami zaprzeczył, że zapraszał Dariusza, powiedział, że to jest absurd, że z nim nie rozmawiał i nikogo sam siebie nie zapraszał na chrzest, o którym sam zostałem poinformowany tuż przed. Taka była ostateczna, oficjalna wersja Królikowskiego. No ale teraz zobaczcie, no bo czy to się pokrywa z rzeczywistością, bo Asia udostępniła też SMS-y, które wysyłała czy do Antka, czy właśnie tam do pozostałych członków jego rodziny, w których pisała, że ten chrzest jest zmuszona odwołać. Powody, no to już tutaj padły, natomiast to są SMS-y z godziny 22, dzień przed, w piątek. Tak, i tutaj jeszcze kolejne dementi Królikowskiego na jego Instagramie też to potwierdza tak naprawdę, bo pisze o tym, że właśnie o tej 22 chrzest został odwołany i że dopiero o tej godzinie się dowiedział o kościele, w którym się ta uroczystość miała odbyć. Mhm. Ale twierdzi, to też jest dziwne, że dziś byliśmy z mamą porozmawiać z księdzem, który miał chrzcić Wincenta i ustaliliśmy szczegóły. Ale ja tego nie kumam, słuchajcie, bo... oni, czyli tak, z tego co wychodzi z tych SMS-ów, bo to one są najważniejsze, mhm. Bo tak naprawdę cała reszta, no to jest jedna wersja przeciwko drugiej wersji, ale SMS-y, no jak wół po prostu, czarno na białym, wiemy co kto wiedział i co kto komu napisał. No i z tych SMS-ów wynika tak, Królikowscy nie znali dokładnego adresu, gdzie będzie chrzest, wiedzieli o której będzie i w jakim mieście. Wiedzieli, że w Warszawie i wiedzieli o której i którego dnia. Tak. I tego tutaj jakby to się zgadza. Dostali informację, że w kościele świętej Anny chwilę przed, natomiast wtedy Asia po pierwsze sugeruje tutaj, że Antek poinformował jej ojca. I paparazzi o tym wydarzeniu, więc i też tutaj pada coś takiego, zniszczyliście chrzciny mojego synka. Mój ojciec, który strzelał do mojej rodziny, siostry i twojego brata, sprzedał chrzciny mediom. Dlatego chrzciny zostały odwołane. Więc i też Asia poinformowała o tym Królikowskich w piątek wieczorem. Więc pytanie, po co poszli pod ten kościół? I dlaczego tam byli paparazzi? A czy nie było tak, że Antek gdzieś mówił, że bał się, że to jest taka gra znowu o pozdy, że te chrzciny jednak będą, mimo że one tak. zostały odwołane, to że on się bał, że one i tak się odbędą, bo Asia tak chciała właśnie, nie wiem, uciec przed fotoreporterami?
Tak, coś takiego było. Tak, to jeszcze nasze źródło z otoczenia królikowskich tak to właśnie wyjaśniało, że Antek miał obawy, że Joanna zataiła przed nim datę, by móc go potem przedstawić w mediach oraz przed sądem jako ojca, który nie przyszedł na chrzest własnego syna. Mhm, a wiemy, że zaraz sprawa rozwodowa. Mhm. Na pewno w grę wchodzą też pieniądze duże, więc i jednej i drugiej stronie na rękę jest, żeby udowodnić w sądzie, no, że ta druga nie jest w porządku, nie interesuje się dzieckiem i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że warto też w tym miejscu przytoczyć słowa Dariusza, który został wplątany do tej dramy, bo finalnie też według Asi to ta uroczystość była odwołana też z tego powodu, że Dariusz był rzekomo zaproszony, ale Dariusz stwierdził, że ani nie został zaproszony, ani się nigdzie nie wybierał. W związku z zaistniałą aferą medialną oświadczam, że nie zostałem zaproszony przez nikogo na chrzest Wincenta, nie miałem zamiaru w ogóle tam być, nie kontaktowałem się z Antonim Królikowskim. Nieprawdą jest również, że rzekomo to ja ujawniłem informacje dotyczące szczegółów uroczystości mediom. Dodatkowo w odniesieniu do publicznego zniesławiania mnie i szargania mojego dobrego imienia przez wiadomo... Czego? Przez wiadomą osobą... No nie, zepsułaś mi. No świetne. Szargane dobre imię Dariusza Opozdy. I sprawa wyląduje w sądzie. No już wylądowała jedna pewnie. No pewnie nie jedna właśnie, jak już znamy tę rodzinę. No ale słuchajcie, dalej nie jest lepiej, bo oprócz tego, że w sprawę włączył się publicznie ojciec Joanny, włączyła się w nią również... Jak zwykle, matka Antoniego. Tak, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, trzeba przyznać, że jak lwica broni Antka, broni każdego jego wątpliwego wyboru życiowego. No i wdała się w takie dosyć gorące dyskusje na Instagramie pod swoim jakimś tam postem. Odpowiadała na zarzuty internautów, którzy tam jej pisali: wstyd pani Małgorzato, Antek młody i głupi, ale pani, jak pani może być taka podła. I też tutaj zarzucali właśnie Małgorzacie, że to oni się ustawili z tymi paparazzi, teraz robią wielką szopkę. Na co ona odpowiedziała: nie mam nic wspólnego z ustawkami i nigdy nie miałam, to pomówienia. Od alimentów nikt się nie uchyla, bo jeszcze nie zostały ustalone. To też pomówienie. Przelewy zostały wysłane. Wstyd tak bezkarnie oskarżać, nie znając prawdy. No i wtedy Asia też skomentowała całą tę wypowiedź. No bo ten wątek alimentów tu jest taki dość niesprecyzowany do końca. Alimenty nie zostały ustalone. A jednocześnie cały czas ze strony Asi padają te sugestie, stwierdzenia, że Antek ich nie płaci. No i wtedy Asia właśnie znowu, kolejne oświadczenie. Bardzo to wszystko smutne, co robicie. Przez 5 miesięcy milczałam, zaciskałam zęby, chociaż z bólu miałam ochotę krzyczeć. Byłam zastraszana między innymi przez kochankę mojego męża, która pisała SMS-y, że zniszczy mnie ze swoją kancelarią prawniczą. Cytuję wiadomość, którą Izabela pisała do Antka: powiedz jej, że pracuję w dużej kancelarii i nie muszę bać się o klientów. Jak będzie trzeba, postawimy do pionu cały team, ale ją zniszczę. To jest w ogóle mega mocne. Mega mocne, tym bardziej, że to jest jakby tam wszystko było widoczne na zdjęciu, bo to było zdjęcie telefonu chyba Antka, zrobione przez nią czy tam przez kogoś, no nieważne, ale jakby było to widać, nie? Tak, okropne. Myślę, że Joanna już musiała być serio nagrała na nicy, skoro zdecydowała się opowiadać. Tak, ona tego. To pewnie ona zrobiła to zdjęcie, więc no. Tam też no nieliczne, bo nieliczne jednak głosy, które są tutaj team Królikowski. Zaczęły cichnąć. Zaczęły trochę też Joannę atakować, że no to jest upublicznianie jakby prywatnej korespondencji i tak dalej, i tak niby dalej. Niby tak, ale z drugiej strony... Więc wydaje mi się, że Joanna już naprawdę była na skraju, że zdecydowała się to publikować. Tam dalej Asia pisze: kiedy to czytałam, byłam w 9. miesiącu ciąży. Z wiadomościami Izy poszłam na policję. Wszystko po cichu, bez medialnego szumu. Robiłam to dla mojego synka. Nie chciałam, żeby kiedyś musiał o tym wszystkim czytać. Poza tym moje dziecko poważnie chorowało, więc skupiłam się przede wszystkim na jego zdrowiu. Teraz mówię o tym wszystkim, jak musiałam odwołać chrzest, coś we mnie pękło. No i no to jest to, co Tiga mówisz, że no naprawdę Asia już czuła, że jest ta granica gdzieś została przekroczona i że trzeba pokazać jakby z czym ona ma do czynienia, z czym ona się mierzy przez te wszystkie miesiące. Natomiast znów wracając temat pieniędzy,
pojawia się. Tak, no OPOZDA twierdziła w tym oświadczeniu, odpowiadając tutaj przy okazji Ostrowskiej-Królikowskiej w sprawie tych alimentów, że sprawa w ogóle dotycząca alimentów zdążyła już wylądować u komornika. Mówi tutaj, że Antek nie płacił alimentów, więc wystąpiłam do sądu o zabezpieczenie potrzeb rodziny. Sąd przyznał alimenty, których Antek dalej nie płaci, więc aktualnie sprawą zajmuje się komornik. No i wtedy do gry wkroczyła rodzina Jarmołowicz. Wcześniej już tutaj cytowaliśmy słowa Janka Królikowskiego, który jest mężem, nie mężem, partnerem. Nie, partnerem. Ojcem dziecka. Joanny Jarmołowicz, którą tutaj warto przypomnieć o tym, że kiedyś była ona partnerką Antka Królikowskiego. No i tam oczywiście też atakowali i na jej Instagramie, i na Instagramie Janka, internauci, całą tę rodzinę. No i Anna Jarmołowicz też się zdenerwowała i zaapelowała: Boże ludzie, trochę pokory, nie pozwolę, żeby jakaś przypadkowa osoba z internetu mówiła tak do mojego wspaniałego chłopaka. Pozdrawiam i życzę ci najlepszego. Tak się zwróciła do internauty, który nazwał Jana Królikowskiego szują. Musiałam się skupić, bo tam dużo tych nazwisk, rodzin, rodzeństwa. Z kolei Jan, brat Antka, zaczął odpisywać na wszystkie hejty na swoim koncie, że pozdrawiam fake konta Janny Opozdy. Tutaj chyba jednak warto zrobić disclaimer, że wydaje mi się, że mimo wszystko, tak jak ja się staram nie stawiać po żadnej stronie, bo naprawdę nie wiadomo, komu to wierzyć, mimo wszystko wydaje mi się, że Anna Opozda ma lepsze rzeczy do robienia niż zakładanie fake kont i hejtowanie Janka Królikowskiego, tak. No i wtedy... Matka Joanny Jarmołowicz. Tej jeszcze nie było, więc to nowość. Ona również zabrała głos i napisała w komentarzu: ja wiem, jak jest. Masz wsparcie. Ci biedni, omamieni ludzie przez j.o. nic nie wiedzą, jaka ona jest i blokuje dostęp do syna. No i wtedy Joanna znów odpowiedziała. Pani Mariolu. Tak, pani Mariolu, wypowiada się pani na tematy, o których nie ma pani pojęcia. Nigdy nie blokowałam Antkowi dostępu do naszego syna. Wielokrotnie zapraszałam ojca mojego dziecka do domu. Niestety Antek zwykle miał ważniejsze zajęcia. Przyjeżdżał spóźniony. Spędzał z dzieckiem około 30-40 minut. Dlaczego z waszej strony ciągle pojawiają się nieprawdziwe informacje? No i teraz chyba płynnie możemy już przejść do kolejnej stacji Drogi Krzyżowej. No słuchajcie, oświadczenie. Antek Królikowski uznał, że dobra, już koniec tych oświadczeń instagramowych. Czas i tak dalej. Czas przejść na YouTube'a. Tak, jedziemy, nagrywamy wideo. Czy był to dobry krok? Nie wiem, bo Antek na tym materiale jest taki mocno zdenerwowany, bym powiedziała. I tak dosyć w mocnych słowach tam już przechodzi do ataku. Zacznijmy może od tego, że w tym oświadczeniu pojawia się już na początku bardzo mocny statement. Antek mówi: nie mogę pozwolić na to, żeby moim bliskim dostawało się za to, że matka mojego dziecka nie może pogodzić się z naszym rozstaniem. Więc jakby tu pada ta sugestia, że Asia mści się i to jest właśnie zemsta za to, że nie są ze sobą. Musicie wiedzieć, że nie wszystko, co usłyszeliście ze strony Asi, było prawdą, lecz manipulacją, której ja sam poddawany byłem przez te kilka miesięcy nieudanego małżeństwa, które w pełni świadomie zamierzam zakończyć, bo nie umiem aż tak dobrze udawać szczęścia. Jak pewnie wiecie, czekam na sprawę rozwodową. Do tego czasu nie zamierzałem naprawdę poruszać kwestii związanych z moją jeszcze żoną, ale zostałem przez nią zmuszony i nie mogę dłużej milczeć. A to nie oni zaczęli? No, tak jakby chyba tak, bo najpierw się pojawił... Nie, no czekajcie. No, bo tam zaczął. No pod kościołem. Ktokolwiek dał tipa paparazzi. Nie wiem kto. No ale to tak, no to wszyscy utrzymują, że nie oni. Więc... Tak. Paparazzi stoją pod kościołem. No, tak całą po prostu, sobotę, tak. Just in case. Tego się trzymajmy. Też pada znowu zdanie na temat tych alimentów, że nie jest prawdą, że się od nich uchyla. Ale zaraz po tym mówi, że komornik zajął mu konto. No to jak to? I tam jakieś pięciocyfrowe kwoty na tym koncie mu komornik zajął? Tak. No ale to słuchajcie, no to jak komornik zajmuje komuś konto... To znaczy, że dobrowolnie nie chciał płacić. To znaczy, że było coś zasądzone i nie zostało
no te pieniądze nigdzie nie wyszły z tego konta. No więc no jakby tu przychylam się jednak ku wersji opozdy, tak? Tylko Antek cały czas utrzymuje, że to nie są alimenty, ale w sumie Asia o tym mówiła, że to nie są alimenty, tylko to, co tam było? Zabezpieczenie rodziny, tak. Jakoś tak to się nazywa i z tego, co się orientuję, no to tak jest, że zanim sąd ustali alimenty, można zasądzić właśnie to zabezpieczenie dla rodziny. Tak, ale później też miał taki mocny argument, że niezależnie od sprawy tych alimentów, ich płacenia bądź nie, to już taki mocny atak w stronę Joanny, że ona sobie przelewała. Sama przelewała, tak, że sama sobie przelewała ze wspólnego konta pieniądze, które on zarabiał, bo tam jasno też pada, że to głównie z jego pracy te środki na tym koncie się pojawiały. Jednocześnie taki dig w stronę Joanny, że no chyba jej się powodzi, bo ciągle coś reklamuje na Instagramie. Tak, to już było żałosne. A to jest bardzo słabe, no, uważam, nie? No tak, jakby, taka praca. No pracuje, no to jest jej praca, więc no, tak. No dlaczego miałaby tego nie robić? Jeszcze jako matka w połogu. A tam jeszcze pada coś takiego, że ona już wszystko reklamuje. No ale to czemu to jest Antka sprawa? W ogóle to nie jest Antka sprawa. Antek też we wszystkim też tak gra, też można tak powiedzieć, nie? Tak. Ale z kolei Joanna od razu, bo już trochę wybiegam w przyszłość, wybaczcie, ale trudno się już inaczej to ogarnąć umysłem. Joanna, która oczywiście później bardzo szybko odpowiedziała na to oświadczenie na Instagramie swoim, kontrowała, że owszem, przelewała te pieniądze, ale ze wspólnego konta, ale to było w czasie, kiedy oni jeszcze byli małżeństwem, kiedy planowali ślub albo tuż po ślubie, kiedy mieli budować dom, że to jakby były pieniądze dla na dom, na ich wspólne jakby tam potrzeby. Tak, i tam jeszcze padło takie oświadczenie, że dawali na ten dom porówno, że to nie było tak, że to wszystko tylko z Antka konta i szło. I że to było w czasie przed narodzinami syna, na co Antek wkleił screen kolejny przelewów, gdzie tam właśnie było w tytule alimenty. Alimenty Asianom. Już w tym takim, tam już ten timeline się zgadzał, tam chyba w którymś miesiącu może brakowało, nie wiem, to już takie, tak, jeszcze tam była kwota przelew na 5 zł słynna. Tak! Jak myślicie, na co był ten przelew? Na Bolta. No nie wiem na co, na 5 bilet złotych. Na autobus. Na bilet, tak. Na autobus, dokładnie. No dobra, ale to już omówiliśmy sobie te chyba najgrubsze rzeczy z oświadczenia. Nie, jeszcze w tym oświadczeniu tak. Pada bardzo ważna rzecz na temat dziecka. On mówi, że nie widuje Wincenta tak często, jakby chciał. No i zarzuca Asi, że wynika to z jej złej woli, że on za dzieckiem tęskni, że bardzo chciałby go widywać częściej, ale nie ma takiej możliwości, że jest jakby blokowany w tym temacie. No i Asia też jakby znów tutaj bardzo zgrabnie odbiła piłeczkę, pokazując właśnie te, tutaj już gdzieś wcześniej padało o tym, że się spóźnia i tak dalej, no i Asia pokazała takie screeny rozmów, że Antek na przykład był umówiony z nią na 14, od 14 nie było z nim kontaktu, koło 21 informował, że się spóźni, bo stoi w korku i wysyłał Asi zdjęcie samochodów stojących na ulicy, no jakieś takie wszystko to słabe, powiem wam, no to chcesz się widywać z dzieckiem, a jednocześnie Asia pokazuje, że umożliwia ci to, ale ciebie nigdy wtedy nie ma. Ty nie przyjeżdżasz, ty się spóźniasz i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy tam jest też mój ulubiony wątek. Pierogi Gate. Pierogi. Ten wątek jest też odpowiedzią na to, że Antek powiedział, że cieszy się z zakończenia tego związku, bo w końcu ma normalne, prawdziwe, szczęśliwe życie, a nie takie wykreowane na Instagramie, co było no jasnym przytykiem w stronę Asi. No i Asia tutaj odpowiada: o prawdziwym życiu nie masz wielkiego pojęcia. Prawdziwe życie to nie jest wieczna impreza. Nigdy nie zmieniłeś naszemu dziecku pieluchy, nigdy nie wstawałeś do niego w nocy, nie kąpałeś go. Za to kiedy nasz synek miał 2 miesiące, przyniosłeś mu kostkę Rubika i zapytałeś, czy może już jeść pierogi. Więc jakim jesteś ojcem? Złoto. Ważne, ale ważne, słuchajcie, bo basy 2-miesięczne nie powinny jeść. No, ale to jest pierwsze dziecko Antka, nie? No pierwsze dziecko, jasne. Mógł nie wiedzieć. No,
Chociaż no powiem wam, ja też jakoś super na dzieciach nie znam, ale no chyba bym na to nie wpadła, że może jeść pierogi dwumiesięczne. A kostkę Rubika ułoży. Słuchajcie, no może to jest geniusz na miarę rodu królikowskich. Tak, albo jak nie wiem, Liam Szczęsny też chyba jakieś niesamowite zdolności ma. Dzieci, dzieci celebrytów są bardzo utalentowane. Dziwię się, że jeszcze o tym nie wiecie, więc ja bym się nie zdziwiła, jeśli Vincent potrafi już układać kostkę Rubika. No, ale tak, ale mocno. Dalej też się zrobiło personalnie. Widać, że to jednak gdzieś tam Asię, no nie dziwię się w sumie, zabolało. To ten... początku personalne w ogóle. Tak. No tak, tak, tak. Ale w ogóle najśmieszniejsze było to, że Antek na koniec tego swojego oświadczenia, jeszcze wracając, powiedział, że pozdrawiam wszystkich ojców z problemami XD, Rzeźniczak, tak. Fabiański, what's good. I co? I że aha, że zaapelował do Asi, że załatwmy to między sobą. Potem jak oskarżył ją o przywłaszczenie pieniędzy, że utrudnia mu kontakt z synem i tak dalej, i tak dalej. No, jak połowa słodko, jego rodziny słodko rzuciła się na nią na Instagramie, tak. I jak wydał oświadczenie w formie filmu na YouTube. Tak. I też potem jak Joasia udostępniła wiadomości od kochanki, gdzie kochanka twierdzi, że ją zniszczy z pomocą całego teamu w kancelarii. Mm-hmm. Ale tak, ale tutaj też Asia się odniosła do tego... rozstania? Tak, że... Dokładnie. Mm-hmm. Tak, ona tam powiedziała, że musi skomentować te słowa o tym, że ponoć nadal nie pogodziła się z rozstaniem z Antkiem i mówi, że pogodziła się już dawno, że nie ukrywa, było jej ciężko, bo ją zranił, ale tutaj cytuję, ale kiedy nasz syn poważnie zachorował i wylądował w szpitalu, a ty pojechałeś z kochanką na wakacje do Kudowy, porzucając go po raz drugi, zaczęłam dziękować Bogu, że nie jesteś już moim partnerem. Oła. No po prostu policzek totalny, ale dość słuszny. Wydaje się. Mnie też tutaj zastanawia, że są takie rzeczy, które jednak Antek wybiera, żeby je przemilczeć, bo tak jak o ile odpiera te ataki o alimenty, że on chce się widywać z synem i tak dalej, czekam na statement w sprawie kochanki. Na razie. I pierogi. I co są pierogi? Jaki a z czym były? Tak, tak, bo to właśnie też ważne. No chyba owocowe, a może jakaś z mięsem. Z kapustą i z grzybami. Że idealnie na żołądek dwumiesięcznego dziecka. No. Więc tak, więc chyba udało nam się szczęśliwie dobrnąć do stanu na ten moment. Nie, jeszcze wątek alimentów. Ja wracam do niego, ale słuchajcie, Asia tam zaznacza, alimenty zasądził sąd, nie ja. Przyjrzał się twoim zarobkom i ustalił odpowiednią kwotę. Gdybyś był przyzwoitym człowiekiem i płacił co miesiąc alimenty na czas, komornik nie zająłby twojego konta. To chyba oczywiste. Ile razy próbowałam się z tobą dogadać? Ile razy mój prawnik próbował się z tobą skontaktować? I na to wszystko odpowiedź Antka na screeny z przelewami o tytule alimenty. Chciałbym wiedzieć, po co robisz aferę i zmuszasz mnie do tej dziecinady. No nie wiem, no kto zaczął? Kto zaczął again? Ja nie wiem, to tak trudno się doszukać tego, kto zaczął, ale na pewno nikt nie chce tego skończyć z nich. Każdy chce, żeby jego stanęło na jego i jego słowo było ostatnie. Nie wiem, czy to jest słuszne. W ogóle co sądzicie o tym oświadczeniu Antka? Na początku, jak się pojawiały te takie w formie storiesów na Instagramie, no to jeszcze gdzieś tam to było takie delikatne, ale to wideo, ja bym jeszcze przystanęła na nim. Jakby sama forma, to jak on się tam zachowywał, co uważacie? Mnie się wydaje, że Antek musi wziąć pod uwagę, że jeśli chce, do czego ma prawo przedstawić swoją wersję wydarzeń, przekazać, że Joanna według niego też tam może do końca się w niektórych sytuacjach nie w porządku zachowała, to nie pomoże mu jakby nie w uratowaniu, ale polepszeniu jego wizerunku to, jeśli on będzie cały czas atakował matkę swojego dziecka. Mhm, to na pewno. I okej, okay, no gdzieś tam mają między sobą, tutaj sobie wypominają tę kochankę, że cierpisz, bo cię rzuciłem i tak dalej, no ale gdzieś cały czas też pojawia się wątek Vincenta, pierogi i tak dalej, alimenty. I no mnie uderzyło to w tym oświadczeniu, że jeśli Antek liczył na to, że pomoże mu to w zyskaniu sympatii, to jednak tak jak Sebastian Fabiański w głośnym wywiadzie
Może tam zabrakło konsekwencji w tym jednak bronieniu ma fashion, już nie będziemy do tego jakoś mocno wracać, ale jednak podkreślał, że on jako matce ma fashion, nie ma nic do zarzucenia i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam ten szacunek, dokładnie. I tego mimo wszystko no zabrakło. I też to już chyba wcześniej wspomniałam. No Antek tam na tym nagraniu wydaje się być bardzo zdenerwowany, cedzi te słowa, tak je rzuca. Bardzo szybko tam mówi. Widać, tak, że w ogóle to jest wszystko wyuczone na pamięć. Albo czytane w ogóle. Akcenty tam padają tak aktorsko, wręcz tak, teatralnie. Tak. On to czyta teatralnie. To zagrał. On to zagrał. Dla mnie to było straszne, naprawdę. Mi się to źle oglądało. W sensie czułam totalnie, że on się tego nauczył na pamięć, że jakby dostał scenariusz. No wiemy, że jest aktorem. Dostał scenariusz, nauczył się go na pamięć, zagrał swoją rolę. Ale wiecie, na czym się zastanawiam? Ja się zastanawiam nad udziałem prawniczki Joanny, jak na imię? Izabeli. Ja się zastanawiam nad udziałem prawniczki Izabeli, bo wydaje mi się, że teraz przy Antku brakuje osoby, która mu powie w pewnym momencie, dobra, stop, nie tak, inaczej. A, bo właśnie, bo z tego co wiemy, ten PR-owiec, który zajmował się nim w czasie kryzysu, już z nim nie współpracuje. No nie wiem, czy to... Źle i tak niedobrze. No, ale nie wiem, bo miałam taką myśl, że może ta Izabela, skoro jest prawniczką, więc jakieś tam kompetencje intelektualne, takie zdroworozsądkowe posiada... Ale nie. Że gdzieś tam może mu... No powiedz, no, znaczy, no ja nie wiem, czy ona się zajmuje, no ale prawnicy piszą jakieś mowy obronne i tak dalej, że jednak pomoże mu w takim... Myślę, że to Izabela napisała. Ja nie wiem, kto to napisał, ale może ktoś by mu się przydał. Na pewno nie jego mama, z całym szacunkiem, nie jego brat, nie jego bratowa, czy jak to się zamówi na partnerkę. Bratowa, dobrze. I nie wiem, moim zdaniem Antkowi teraz brakuje u boku takiej osoby, która mu doradzi i powie, Antek stop, inaczej, chcesz się wybielić, no chcesz jakby przedstawić swoją wersję wydarzeń, okej, ale bez ataków na Joannę. Nie w taki sposób, po prostu nie w taki sposób. Też tutaj ten wątek Izabeli, wydaje mi się, że ona mu w tym wszystkim nie pomaga tak naprawdę. W takim sensie, że nie podpowiada mu, jak tę sprawę załatwić, bo gdyby tak było, raczej go powstrzymywałaby od tych oświadczeń i od takich przepychanek. Takich nerwowych działań. Z tego względu, że no jak wiemy, jak wyglądają różne sprawy między gwiazdami i ich partnerami, jeżeli toczą się jakieś postępowania, czy rozwodowe sprawy, czy o majątek, czy o cokolwiek innego, to każda z tych stron sporu, tak powiedzmy, jest bardzo zachowawcza. Bo wszystko, co wychodzi na jaw, potem nie może zostać użyte w sądzie. Nie może być dowodem w sprawie, więc... A nawet jeśli może, to jest to jakoś tam podważane, jest to traktowane mniej poważnie. Dowód. No właśnie, więc... No nie wiem, czy to są dobre ruchy z ich strony w ogóle. No i to świadczy o tym, jak bardzo pod ścianą poczuła się Opozda, która wcześniej konsekwentnie cisza. Tak. Cisza. Tak. Nigdy, jak zawsze z Joanną gdzieś tam chcieliśmy po oficjalny komentarz się odezwać, to Joanna no ogólnie z mediami, raz, że nie rozmawiała z mediami, dwa, że zero komentarzy na gdzieś, może gdzieś tam czasem takie. Czasem coś nam powiedziała, ale raczej to były takie komentarze typu, nie komentuję. Ja nie chcę o tym rozmawiać, nie chcę publicznie tego komentować. Raczej się wstrzymywała od mówienia na głos tego, co tam się dzieje i co uważa. No ja chciałam w ogóle zauważyć, że dzisiaj jest pierwszy dzień bez żadnego świadczenia z ich strony. No i słuchajcie, oby to trwało, bo... No właśnie jestem ciekawa. Bo czy ja jeszcze już dziś nie nadążę. No. Mnie się wydaje, że oni też trochę postanowili wychillować, bo ostatnio tam patrzyłam, zrobiłam sobie, wiecie, przegląd Instagrama państwa Jermołowicz, mama Królikowska. Wydaje mi się, że też trochę wychillowali, bo nawet poznikały te starsze komentarze, które też tutaj wcześniej cytowaliśmy, więc już też chyba może doszli do wniosku, że dobra, no bo też umówmy się, jak to wygląda. Strasznie. 10 osób versus Joanna. Tak. No więc... Ja czaję, że taki instynkt, wiecie, rodzicielski, czy tam... Whatever. Ale nie, przepraszam, Joanna miała jedną obrończynię. Kogo? Sylwia Bomba. A.
Nie pamiętam, co powiedziałam, ale gdzieś mi tam przeleciało przed oczami, że Sylwia Bomba staje w obronie Joanny. Że są w podobnej sytuacji. To jest bardzo w ogóle ciekawe, bo wcześniej stawała w obronie Marcina Hakiela, nie? Ona też się wypowiadała chyba o jakiejś innej drodze. Ona lubi się wypowiadać. O rzeźniczaku. O rzeźniczaku na 100% się i tak, o komentowała ona chyba na lubi, Instagramie. Mm-hmm, tak, tak, tak. Lubi jakoś tak się trochę ogrzać w blasku dramy. O, aferka. O, zdrada, to skomentuję. Dobra, słuchajcie, znalazłam. Dzisiaj wypowiem się w sposób, w jaki zwykle się nie wypowiadam, bo wiecie, że zwykle się nie wtrącam w takie tematy. Ale teraz muszę, bo się uduszę. Asiu, mówię tutaj do Asi Opozdy. Chcę, żebyś wiedziała, że wiem doskonale, co przeżywasz i co czujesz, bo moja sytuacja jest i była bardzo podobna do twojej. Podziwiam cię za to, w jaki sposób walczysz o dobro swojego syna. Mocno trzymam za ciebie kciuki, gdybyś czegoś potrzebowała, służę ci pomocą. No słuchajcie, tak naprawdę podsumowując to wszystko, smutna sprawa, no bo znowu kolejna taka przepychanka między rodzicami bardzo małego dziecka, no które za jakiś czas to wszystko przeczyta w mediach, nie? A jak nie przeczyta, to mu ktoś w szkole powie, no nie wiem, no średnio to wszystko sympatyczne. No ja myślę, że po prostu Antek i Joanna powinni dążyć do tego, żeby jak najszybciej uregulować te wszystkie sprawy w sądzie, żeby doprowadzić do końca rozprawę rozwodową. Ale czy to będzie koniec? Nie sądzę. Nie sądzę, bo widać, że... przyjdą w końcu. Widać. Tak, teraz potem jakieś to tam jeszcze jest. Urodziny. Komunia. Komunia, bierzmowanie. Dużo okazji. No gdzieś tam będą musieli sobie ułożyć koegzystencję i jak to się mówi w Stanach, co-parenting, nie wiem jak to po polsku powiedzieć. Więc nie wydaje mi się mimo wszystko, żeby ta drama miała się zakończyć, bo z obu stron widać dużo, oprócz tego wymiany oskarżeń, dużo takiego żalu. Tak, ten żal tak jest widoczny z obu stron. Niedobrych emocji, złych emocji. No tak, na pewno nie pałają do siebie sympatią, co jest ogólnie bardzo smutne, no bo kiedyś chyba jednak się kochali albo przynajmniej lubili, no nie wiem. No nie wiem, Antek stwierdzi, że już nie będzie dłużej udawać szczęścia, więc... No cóż, szczęścia im życzymy w takim razie, życzymy im spokoju i załatwienia tych spraw może nieco bardziej w cywilizowany sposób. Nawet jeśli publicznie, to może jednak bez takich agresywnych wiadomości w swoją stronę. Słuchajcie, chyba tyle na dzisiaj. Bardzo dziękujemy wam, że byliście z nami. Pozdrawiamy was serdecznie. Pa, pa! Pa! Pa.